Otwarta antena, witam Państwa, Piotr Grześ, a gościem otwartej anteny jest Mirosław Pierko, radny Rady Powiatu w Pile. Witam serdecznie. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Panie radny, złożył Pan wniosek o rozważenie możliwości budowy w Pile pomnika byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Co Panem powodowało, że taki wniosek złożył Pan? To wniosek dosyć trudny, ale uważam, że jak nie dziś, to kiedy? W którym momencie będzie ten odpowiedni czas, bo cały czas się mówi, że to nie czas. Wybory parlamentarne nie czas, wybory samorządowe nie czas. Duży upływ czasu od tej tragicznej katastrofy, gdzie ludzie zginęli od prawicy do lewicy. Kiedyś musi być ten czas. Być może w mieście Pile, w naszym regionie nigdy nie nadejdzie ten czas, bo trudno mi w tej chwili tu decydować za mieszkańców miasta Piły. Uważam, że w tej sprawie też powinien wypowiedzieć się. Mówi Pan, że zginęli od prawicy do lewicy. Rzeczywiście ta katastrofa dotknęła różne środowiska polityczne. Czy może nie lepiej pomnik wszystkich ofiar? Dlaczego akurat Lech Kaczyński? Skąd dlaczego Lech Kaczyński? Od 1989 roku mieliśmy 6 prezydentów. W tym 2 już nie żyje, czyli Wojciech Jaruzelski i Lech Kaczyński. A dlaczego żeby nie Lech Kaczyński? Przecież był Polakiem godnym zaufania. Miał dosyć duże zaufanie społeczne, jak również pokazał to tak z perspektywy czasu i historii wynika, że przeciwstawiał się pewnym dyrektywom unijnym, że Unia nie może narzucać nam wszystkiego do realizacji. Czy uważa Pan, że to są aż tak duże zasługi, że rzeczywiście pomnik byłemu prezydentowi się należy w Pile? Może tak trochę cofnę się do tyłu wtedy w rysie historycznym. Był między innymi inicjatorem budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Miało nastąpić pojednanie w Katyniu, pojednanie narodu polskiego z narodem rosyjskim, bo to są rany niezabliźnione i nie można ciągle tych ran rozdrapywać. Miało to nastąpić w tych tragicznych chwilach. Miał przylecieć prezydent Rosji Putin. A czy uważa pan redaktor, że nie jest godzien? Wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj nie o to chodzi. Pan z takim wnioskiem wystąpił, a nie obawia się pan tego, że ten wniosek podzieli mieszkańców Piły? Myśmy robili pewną sondę internetową. Wynika z tego, że nieznacznie jest więcej przeciwników budowy pomnika. Znaczy, nie znam procentów. Tu pan redaktor zna lepiej procenty, to może by przedstawił tutaj. 54% jest przeciwnych. A 46 jest za. To prawie pół na pół. Moją intencją nie było dzielenie mieszkańców Piły i regionu. Tylko powtarzam, jak nie dziś, to kiedy będzie ten odpowiedni moment? Jeszcze ta chwila, może moment sprostowania. Tu padło sformułowanie w wiadomościach, że na najbliższej sesji Rady Powiatu odbędzie się procedowanie tego wniosku. Z tego, co mi wiadomo, to w porządku obrad nie ma Nie ma jeszcze. Nie ma, także tu państwo wybiegają trochę do przodu, gdzie nie ma jeszcze w porządku sesji Rady Powiatu. Nie ma tego punktu. Ale wniosek formalnie został przez pana złożony, jak rozumiem. Wniosek został złożony, ale nie będzie rozpatrywany na najbliższej sesji Rady Powiatu. Uważam, że też powinna się wypowiedzieć w tej kwestii pan prezydent Piotr Głowski, Rada Miasta Piły. Także to jest tylko... Czyli przewiduje pan szerokie dosyć konsultacje, zanim zostanie podjęta przez Radę Powiatu. Uważam, że powinny decyzja, być konsultacje. Przecież nie będziemy robić pewnych akcji przeciwko mieszkańcom miasta Piły i przeciwko władzom miasta Piły. Jeżeli nie będzie zielonego światła od prezydenta, od rady miasta, to przecież wbrew społeczeństwu nikt nie będzie tego robił. Ja liczę, że na poparcie sił prawicowych w Pile, bo takowe są, i zwykłych śmiertelników, bo nas Polaków to najłatwiej napuścić jednego na drugiego i żeby była jakaś tam wojna. Ja nie chcę żadnej wojny, tylko
jeżeli będą to trudne decyzje, mamy się dzielić po raz kolejny, to uważam, że trzeba zaniechać tego pomysłu. No zobaczymy, co powie społeczeństwo, bo w tych... W wielu miastach, gdzie powstały pomniki... Jest ich około 10. Tak. No, były dość duże kontrowersje, ale pomniki są i rzeczywiście no, nie dzieje się nic takiego, co by powodowało, nie wiem, jakiś podział społeczeństwa. Ja nie wiem, co było na antenie akurat, którego wywiadu udzielałem po południu, ale... Kontrowersje były, jeżeli w trakcie budowy pomnika świętego Jana Pawła II też były kontrowersje, też były dyskusje. Może mniejsze byłyby kontrowersje, jeżeli byśmy wybudowali meczet w Pile. No, trudno mi powiedzieć, jak społeczeństwo zareaguje. W materiale, który prezentowaliśmy, którego pan nie widział, wypowiadał się chociażby senator Augustyn, który był zdecydowanym przeciwnikiem tego pomysłu. Mówi, że on pomnik podzieli społeczeństwo Pilan. Ja akurat mówię, mam to nieszczęście, że tego materiału nie widziałem i kto co mówił, no mówię, trudno mi się odnieść. Jakbym mógł się odnieść do materiału, to byśmy mogli dyskutować. Trudno dyskutować o czymś, czego nie słyszałem. Rozumiem. Jeśli rzeczywiście idea by znalazła poparcie, jak pan przewiduje, środki byłyby ze zbiórek społecznych, ze zbiórki społecznej? No ja inaczej sobie tego nie wyobrażam, jak ze zbiórek społecznych. A lokalizacja? Tu uważam, że godna lokalizacja jest przy budynku BWA i UP, miejsce godne, jest możliwość różnego rodzaju uroczystości, jest również aula, gdzie można się spotkać. Proszę pana, część ludzi dopiero po moim wniosku dowiedziało się, gdzie jest BWA i UP, bo mówią, a tak, to tam, gdzie była kiedyś harcówka. No, takie jest rozeznanie terenu. Mieszkańców. Uważam, że dzięki takiej lokalizacji, to chociaż mieszkańcy, poznają piękny obiekt powiatowy wspólnie tutaj z włodarzami miasta Piły, wybudowany przy akceptacji za naszych poprzedników, bo to nie ta rada to budowała, tylko poprzednia. Te miejsce by ożyło. A czy nie uważa pan, że w duchu patriotyzmu młodzież też nie powinna być wychowywana? No oczywiście, że to wychowanie patriotyczne jest niezwykle istotne. Nie jedno tutaj zastanawia przede wszystkim, jak odniosą się do tego mieszkańcy. Czy rzeczywiście ta inicjatywa, bo każda inicjatywa budowy pomnika jest inicjatywą godną, bo no, czemuś służy, znajdzie w społeczeństwie Pilan poparcie, czy rzeczywiście nie wzbudzi jakiejś kolejnej, powiedzmy, wojenki pilsko-pilskiej? Ja bym nie chciał wywoływać żadnych wojenek pilsko-pilskich, ja jestem do zgody, do rozwagi, dlatego mówię, trzeba rozmawiać. Wniosek złożyłem w środę, no reakcja była piorunująca, tu telefony się urywają, tu państwo też dobijają się do mnie. Czy ma pan jakąś wizję? Ja uważam, że tego typu sprawy, jak budowa pomnika Lecha Kaczyńskiego, jak również lokalizacja, no, wymaga spokoju i spokojnych ruchów, bo w tej chwili, no, w ciągu tygodnia przecież pomnika się nie wybuduje. A czy ma pan jego wizję jakąś, jaka, czy ma to być cała postać, czy po piersie, jak ten pomnik miałby powiem wyglądać? Powiem tak, na pewno trzeba ogłosić konkurs, o ile do tego dojdzie. No, nie wątpię, że dojdzie do tego. Konkurs. Ja nie jestem artystą plastykiem. Trudno mi się wypowiadać, czy to ma być po piersie, czy w całości. No, musi się jakoś wkomponować w otoczenie. Oczywiście, bo to są specjaliści, ja w działkę specjalistów nie chciałbym wchodzić. A jak wyglądały pana rozmowy? Czy już prowadził pan rozmowy z radnymi? Jakie jest nastawienie wśród radnych powiatowych? No, część radnych, akurat rozmawiałem dzisiaj z radnymi ze Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe, z tymi, co rozmawiałem, popierają ten pomysł, uważają to za świetną sprawę, godną. A z innych ugrupowań radni? Nie chciałbym zaogniać tematu tu na antenie. Niech się wypowiedzą radni z prawicy, bo proszę pana, wszyscy mnie się pytają, dlaczego akurat ja? Przecież nie jestem członkiem PiS-u. Jestem osobą niezależną, bezpartyjną. Uważam, że trzeba budzić w narodzie ten duch patriotyczny. Wychowywać młodzież w duchu patriotycznym. Ja
mam te korzenie, a już mówiłem, nie wiem, czy to na antenie było podane. A czy nie obawia się pan tego, że adwersarze pańscy polityczni nie będą właśnie mówili, że przez ten gest chce się pan przypodobać obecnie rządzącym? A przepraszam bardzo, panie redaktorze, a co ja niby bym chciał ugrać? Ja, nie wystarczy bycie zwykłym radnym powiatowym, ja nic nie chcę ugrać. Sami państwo. Czyli jest to inicjatywa płynąca z serca, oczywiście, wiecie państwo, że tutaj prezydenta? Wasza dziennikarka, pani Klaudia Michalak, dobijała się do mnie, maile napisała. Michalska, tak. Michalska, przepraszam. Ja nie jestem po to, żeby biegać po mediach i robić sobie reklamy. Ja zgłosiłem, uważam, słuszną inicjatywę. Społeczeństwo to oceni i nie chodziło mi tam jakąś tam nagłaśnianie swojego nazwiska i żeby tylko biegać od gazety do gazety, od telewizji do telewizji, bo żyjemy w jakichś takich, no uważam, że dziwnych czasach. Może jestem staromodny, ja już tu wcześniej mówiłem w wywiadzie, za to, że mówiłem o Katyniu, to mi stypendium jeszcze za komunę odebrano, gdzie byłem w internacie, a pochodziłem z niezbyt zamożnej rodziny i to też było utrudnienie, bo w domu usłyszałem na temat Katynia. O tym się nie mówiło. Na lekcjach historii byłem w Wojsku Polskim, w Ludowym Wojsku Polskim 2 lata odsłużyłem dla dobra ojczyzny. Nikt z politruków o tych tematach nie mówił, a który mówił, to miał areszt zapewniony lub różnego rodzaju kary. Dowodzi pan, że nie trzeba pytać, co Lech Kaczyński zrobił dla Piły, a należy zapytać, co zrobił dla nas, dla wszystkich Polaków. Takie zdanie pan wypowiedział. Czy uważa pan, że dokonania Lecha Kaczyńskiego są na tyle duże, na tyle istotne, że rzeczywiście, mimo tego, że został partia prezydencka pochowana na Wawelu, jeszcze powinny być pomniki, no w każdym mieście, bo podejrzewam, że wiele miast może pójść tym śladem. Trudne pytanie, a zarazem proste. Został pochowany na Wawelu też ktoś były na to... kontrowersje też duże. Były kontrowersje. Czy w każdym mieście ma powstać pomnik? Nie wiem, czy w każdym mieście. To jest wola mieszkańców, zależy jakie siły są, jakie ugrupowania, czy mieszkańcy sobie tego życzą, czy nie, ale trzeba przyznać jedną rzecz, tak gwoli historii. Nie wiadomo, jakby się potoczyły losy Polski, żeby nie ten tragiczny wypadek. W tak tragicznie przerwanej kadencji prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego było widać, że stawiał na to, żeby Polska miała własne zdanie, żeby Unia Europejska nie narzucała swoich parytetów. I prosty przykład, proszę pana. Mnie, zwykłego obywatela, to boli, chociaż tak nie powinno być. Mam nadzieję, że tego typu sytuacje, co były z taśmami nagranymi Sowa i Przyjaciele, gdzie się wyśmiewa z biednych ludzi, że nasi tu europarlamentarzyści, komisarze mówią, że on tam za 6 tysięcy to chyba głupi by pracował. No proszę państwa, czy dlatego ginęli nasi rodacy? Panie wracając do konkretu. Bo to są trudne dyskusje, tak? Są, na pewno, można ale rozmawiamy w tej chwili o planowanym, czy pana wniosku. Czy nie uważa pan, że nie ma kogoś zasłużonego dla Piły, który by zasługiwał na pomnik? Być może są osoby, to przecież są inicjatywy obywatelskie i nikt nikomu nie broni złożyć innej propozycji. Może pan redaktor, nasi słuchacze mogą złożyć taką propozycję. No, Polska jest dzięki Bogu wolnym krajem. Tak jest i na tym zakończymy nasze spotkanie. Dziękuję panu bardzo za wizytę w studio. A gościem otwartej anteny był radny Mirosław Pierko. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.